Cześć. We wszystkich książkach czytamy, że sód jest na tyle miękki, że daje się go kroić nożem. No i to jest prawda, ale tak właściwie to on jest tak miękki, że jest prawie że jak plastelina albo jak takie masło prosto z lodówki. No zresztą zwróćmy uwagę, mam tutaj kulkę sodu. Ja to zrobię w rękawiczkach, proszę tego absolutnie nie robić, że tak powiem, w domu. Jeżeli ją nacisnę, to ją po prostu spłaszczę. Jeżeli wezmę tę bryłkę sodu, to można zobaczyć, gdzie był palec, bo ona się po prostu odkształca. Sód jest na tyle miękki, że daje się go tłoczyć w drut po prostu przez rurkę, jak masę do ciasta. Tylko oczywiście trzeba odpowiednio większej siły. I my tutaj mamy taką prasę do sodu. Nawet ją chciałem pokazać, jak to działa. Niestety się okazało, że jest zepsuta, a nie ma speca, żeby ją naprawić. Ale też taka prasa do sodu stała na moim wydziale, gdy studiowałem. I przy okazji chcę opowiedzieć historię pewnego wypadku, no i przestrzec, że tak powiem, innych. Wypadek miał miejsce w laboratorium w 2004 roku, no na moim wydziale. Historia wydarzyła się taka, że pod jednym dygestorium, miałem to akurat okazję widzieć, stała butelka z napisem eter etylowy. Stała tam sobie dłuższy czas. Eter ma to do siebie, że, tak jak już mówiłem wcześniej, no sodu używamy do suszenia, ale nie tylko, bo również niektóre rzeczy są przechowywane nad sodem, nie tylko z powodu tego, żeby były suchsze, ale też po to, żeby po prostu usuwać nadtlenki. Sód redukuje nadtlenki, a eter dietylowy ma tendencję do tworzenia nadtlenków w kontakcie z tlenem. Nadtlenki są wybuchowe, więc lepiej je po prostu redukować. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że właśnie pani laborantka, która przygotowywała ćwiczenia laboratoryjne, tam prawda, roztwory nalewała, sporządzała w ogóle te roztwory, zanosiła na salę laboratoryjną, dostała polecenie posprzątania pod wyciągiem. Ta butelka była już pusta. Ona nie zwróciła uwagi, że tam na dnie jest właśnie taki makaron, jak to potem określiła. Ja tę butelkę widziałem, widziałem, że tam jest właśnie ten drut sodowy, czyli ten tak zwany, no, nazwijmy to roboczo makaron. Ona wzięła, nie wiedziała, że to jest sód, ponieważ była, no, nieorganikiem. Była nieorganikiem, nie wiedziała, bo po prostu no, to są rzeczy, którymi raczej organicy się zajmują, w sensie to suszenie eteru i tym podobne, i po prostu chciała tę butelkę umyć zgodnie z poleceniem posprzątania pod wyciągiem. I co zrobiła? Wstawiła ją do zlewu, nalała wody do butelki, no to efekt był taki, że w ciągu sekundy czy dwóch po prostu nastąpił w tym zlewie wybuch. Szczęśliwie ona miała fartuch, miała okulary ochronne. Skończyło się na tym, że oprócz wypalonych dziur w fartuchu nic się nie stało, nie zapaliły jej się włosy na szczęście, nic jej nie chlapnęło na twarz. Też na szczęście oczywiście, chociaż kawałki sodu wylądowały w jej fartuchu. No, skończyło się na dziurach w fartuchu, ale to pokazuje po prostu, że trzeba uważać. A sodu nie gasi się na przykład wodą albo magnezu. Właśnie z powodów, o których mówię. Także pani miała oczywiście szczęście, ale to pokazuje, że po prostu w laboratorium trzeba uważać. Bo ona po prostu nieświadomie nie wiedziała, że to tam jest sód. Sód się wydawało, że jakiś taki makaron, no bo po prostu były to rzeczy, z którymi się na co dzień nie zajmowała. Skąd tam się wzięła akurat butelka z eterem, to do dzisiaj tego nie wiem. Okej, pozdrawiam, cześć.